spotykamy się w momencie szczególnym, ważnym dla każdego z nas, w roku stulecia odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Jednocześnie mamy wyjątkową okazję, by przypomnieć o bogatej tradycji Polskiej Inspekcji Pracy, która za niecały rok będzie obchodzić stulecie swego istnienia. Dzieje organów Inspekcji Pracy na ziemiach polskich są nierozerwalnie związane z historią zmagań naszego narodu o wolność i o godną pracę. Początek funkcjonowania instytucji, którą mam zaszczyt dziś współkierować, wyznacza data 3 stycznia 1919 roku. Tego dnia naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret powołujący do życia jedną z pierwszych swych instytucji, Zawodową Inspekcję Pracy. Świadczy to o szczególnej wadze, jakie ówczesne władze przywiązywały do ochrony człowieka w środowisku pracy, jak również roli Inspekcji Pracy w okresie budowy struktur państwa po 123 latach niewoli. Utworzona najpierw na terenach Kongresówki i byłego województwa białostockiego, Inspekcja Pracy pod koniec lat 20. działała już na obszarze całego kraju. Na tej konferencji, która nawiązuje i do wielkiej sprawy odzyskania przez Polskę swojej państwowości i niepodległości, ale z drugiej strony wyodrębnia Państwową Inspekcję Pracy jako jedną z instytucji, które tą naszą niepodległość współtworzyły. Współtworzyły na bardzo istotnym obszarze, obszarze przestrzegania prawa pracy. I trzeba pamiętać, że ta atmosfera tworząca Inspekcję Pracy wynikała również z takiego przekonania przywódców ówczesnego państwa polskiego, że państwo polskie w tym obszarze pracy, stosunków społeczno-gospodarczych musi być nowoczesne. I trzeba o tym pamiętać, że byliśmy pewnego rodzaju pionierami reform społecznych, które były wprowadzone w Europie. Chciałem za tą ważną pracę dla mieszkańców województwa serdecznie podziękować. Jednocześnie jako samorząd terytorialny, później w następnym punktach konferencji będzie o tym mowa, ściśle współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy w wielu obszarach. Jest to ważne dla szczególnie pracowników, ale też i ważne z punktu widzenia życia, rozwoju województwa, rozwoju tego harmonijnego rozwoju z punktu widzenia życia społecznego. Także dziękuję bardzo za wszelką współpracę przez ten okres wielu lat, a szczególnie ostatnich lat. Przypomnę, że w tym roku oczywiście jest rok szczególny, stulecie niepodległości, ale też 20 będzie lat też samorządu województwa, ale też samorządu powiatu, gdzie ściśle też współpracujemy w obszarze chociażby rynku pracy. Tutaj wymienię instytucje Wojewódzki Urząd Pracy, ale też Powiatowe Urzędy Pracy. Kończąc, chcę na ręce pana Marka Aleksiejuka, Okręgowego Inspektora Pracy, przekazać taki pamiątkowy grawerton z okazji stulecia Państwowej Inspekcji Pracy, ale też właśnie pięknej rocznicy też, którą obchodzi Okręgowy Inspektorat Pracy. Dziękuję panu marszałku za uznanie.
wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez naszą ojczyznę, odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Przypominamy bogatą historię Polskiej Inspekcji Pracy, ale jest to również znakomita okazja, by przyjrzeć się dotychczasowym formom współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z jednostkami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Jestem przekonany, że dzisiejsza konferencja stanie się ważną płaszczyzną dyskusji na temat oceny i doskonalenia dalszej efektywnej współpracy na rzecz ochrony pracy.